Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam przyjemność ponownie rozmawiać z panią dr Joanną Zarzyńską z zaprzyjaźnionej katedry z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej. A tematem dzisiejszego spotkania jest coś, co bardzo często krąży w bardzo śmieszny sposób, czasami w tragiczny, szkodliwy wręcz, a bardzo rzadko w taki bliższy naukowemu stylowi. A mianowicie chcemy porozmawiać sobie, nie będzie to wykład akademicki, będzie po prostu taka rozmowa na temat prawd i mitów na temat mleka. Tak, bardzo mi miło się z Państwem jeszcze raz spotkać. Witam serdecznie i witam też mojego szanownego kolegę, z którym bardzo lubię dyskutować, bo możemy sobie swobodnie powymieniać opinie. I ten temat jest mi też szczególnie bliski, dlatego że ja jestem fanką mleka. A ty? Od urodzenia, można powiedzieć. I co, to może zaczniemy od tych mitów. Ja znalazłem, tak jak dziesięcioro przykazań, 10 mitów. 10 mitów. Myślę, że pewnie można było ich więcej znaleźć, ale na razie zacznijmy sobie. Spróbujemy je albo podeprzeć, albo obalić. Pierwszy mit, to mnie zawsze bawi, jak w takich różnych programach radiowych czy telewizyjnych słyszę, że tej chemii w mleku to jest tyle. No i właśnie, pierwszy mit numer jeden, obecność chemii w mleku. Myślę, że tak, no trzeba byłoby się z tym zgodzić. Dużo chemii jest, dużo chemii jest w mleku. H2O. Laktoza, tak, laktoza, tłuszcz straszny, białko, sole mineralne, wapń, witaminy, no, inne, związki niebiałkowe. Niemalże cała tablica Mendelejewa, no i niemalże no, bardzo duży udział i tu chemii organicznej i nieorganicznej. Tak. Także co? Jest chemia w mleku. Tak. Bardzo dobrze. I mleko jest roztworem, też chemia. Tak jest. Koloidem, emulsją. Do wyboru. Do wyboru, do koloru. A poza tym, na dobrą sprawę, mleko nie jest trudne, bo już pomijając różnice międzygatunkowe, inny ma skład mleko foki, świni, krowy. Ludzkie. Mleko kobiece także, oczywiście, mysie mleko. No ale poza tym jeszcze, to w każdym dniu laktacji ten skład też będzie nieco się różnił, prawda? Tak, pewnie. No i też oczywiście mamy duży wpływ innych czynników, bo czynników środowiskowych, pory roku, tak, sposobu żywienia, oczywiście. Mnóstwo czynników, które mogą spowodować, że ten procentowy udział poszczególnych składników w mleku się zmienia, natomiast to nie oznacza, że tracimy tą chemię, tak? Tylko manipulujemy nią czasami, nawet chcemy nią manipulować po to, żeby mleko było bardziej odżywcze albo żeby było bardziej przydatne do celów przetwórstwa. Tak jest i możemy mówić tak niemalże jak w niektórych reklamach, pijcie mleko z Podlasia, pijcie mleko z Warmii i Mazur, bo tam jest najzdrowszy klimat, najzdrowsza ziemia, ale coś w tym jest w sumie. Pewnie. Najzdrowsza woda oczywiście. Coś w tym jest, prawda? Poza tym też no, w tej chwili Unia Europejska wręcz wymaga regulacją prawną, żeby mleko było przypisane miejscu pochodzenia, czyli to, że Państwo czytacie na etykietach mleko z Polski, to nie tylko jest taki patriotyczny efekt, ale też właśnie potwierdzenie tego przywiązania do miejsca, skrócenia łańcucha, tak, dostaw na przykład, no i przede wszystkim właśnie tego, że chcecie Państwo wspierać, czy właśnie to mleko z Podlasia spożywać. Tak jest, pijemy mleko z Podlasia. Czyli co? Pierwszy mit, tak, proszę Państwa, w mleku jest chemia. Całe mleko jest, można powiedzieć, substancją składającą się z wielu składników chemicznych. I w tym momencie o tym mleku mówimy bardzo pozytywnie. Pozytywnie, no tak. No poza tym, no, nie oszukujmy się, my też jesteśmy z chemią związani mocno, konstrukcyjnie. Składam się w iluś tam procentach z wody, potem tłuszczu, potem trochę białka. Przychodzi z gorzej z laktozą. Mit numer dwa. Mit numer dwa. W mleku są hormony. Są. Nie da się ukryć. Są. I to nie jest patologia. I to jest całkiem normalna sprawa. Tak. I co? Można powiedzieć tak.
hormony wszystkie, praktycznie wszystkie, jakie organizm samicy czy tak, organizm bo, kobiecy wytwarza. Bo trzeba pamiętać, że to mleko musi powstać z czegoś, tak? Do gruczołu mlekowego dopływają ogromne ilości krwi, a wraz z krwią dopływa mnóstwo aktywnych składników, między innymi hormonów. Co więcej, komórki wytwarzające mleko, one także mają też zdolność produkcji niektórych hormonów. Nie wszystkich, nie ale wszystkich. Niektórych. I tak, w mleku mamy hormony białkowe, takie tak jak insulina, jak leptyna, jak hormon wzrostu. Mamy takie obudowie peptydowej, na przykład grelina, oksytocyna, ale także i hormony przewodu pokarmowego, takie jak cholecystokinina jest znajdowana, nie wiadomo dlaczego, ale jest, ale w mleku jest. Dalej mamy pochodne aminokwasów, mamy hormony sterydowe. Tak, to chyba jest takie straszne, wydaje mi się, to tak? To jest tak straszne, brzmi. Ale to też są w znakomitej większości hormony endogenne. Dalej mamy hormony tkankowe. Insulinopodobny czynnik wzrostu. Nabłonkowy czynnik wzrostu. Czynnik wzrostu nowotworów. Także. Oczywiście nazwa może być troszeczkę myląca, ale to jest istotny czynnik, jeżeli chodzi o regulację wzrostu i rozwoju gruczołu mlekowego, co było także i po części chyba twoją pracą doktorską, tak ja jest. Pamiętam, miałem przyjemność ją recenzować. Czyli tak, w mleku są wszystkie hormony i to nie jest żadne objawienie i to nie jest nic złego, to jest po prostu fizjologia. Co więcej, jeżeli byśmy porównali różnymi metodami, czy biologicznymi, czy radioimmunologicznymi, czy ELISA, byśmy mierzyli stężenia tych hormonów w mleku, a zwłaszcza w siarze i we krwi, to one będą wiele wyższe wiele niż wyższe. Te w krwi krążącej. Od razu może, żeby Państwo nie przerażać, siary Państwo nie konsumujecie, tak? Bo to gdybyśmy nagle teraz dostali tego tej palpitacji hormonalnej, to siara nie jest przeznaczona do konsumpcji ale przez człowieka. Na noworodka. No i stąd właśnie jest tak bardzo duże to fizjologiczne znaczenie tych hormonów właśnie dla noworodka gatunkowo specyficznego, czyli te wszystkie hormony, czynniki wzrostowe, które znajdują się w siarze, potem w mleku krowi, są niezwykle ważne dla rozwoju przewodu pokarmowego cielęcia. Te, które się znajdują w siarze suki, dla szczenięcia i tak dalej. I tak dalej, tak dalej. Dla każdego gatunku. I tutaj co więcej zauważono, że gatunkowo specyficzne są także stężenia tych hormonów. No i co dalej? No myślę, że takie hasło, że te hormony to się tam celowo podaje tym zwierzętom i one tak do tego mleka się przedostają. No tak, no ale tak? To jest w sumie sprawa raczej już przebrzmiała i sprawa nie dotycząca Europy, dlatego tak, że w Europie mamy zakaz stosowania hormonów jako substancji stymulującej laktację. To było, można powiedzieć, już dosyć dawno ograniczone. Chyba w Stanach Zjednoczonych nadal, ale stosunkowo niewielka ilość krów utrzymywanych w Stanach Zjednoczonych otrzymuje iniekcję somatotropiny. Jest to bardzo ograniczony procent. Także na dobrą sprawę można powiedzieć, jeżeli znajdziemy te hormony w mleku, mleku świeżym, mleku pełnym, dlaczego to podkreślam, to będzie o tym za chwilę, no to jest wszystko kwestią tylko i wyłącznie fizjologii natury. Fizjologii. Ale w mleku są jeszcze enzymy, są mucyny, jest wiele, wiele substancji, chociażby enzymy lipolityczne, które ułatwiają trawienie tłuszczu mleka u noworodków, które mają deficyt. Charakteryzują się tym, że mają deficyt wielu enzymów przewodu pokarmowego, czy enzymów trzustkowych, czy enzymów żołądkowych. Także co z tym mitem robimy? No potwierdzamy. Potwierdzamy. W mleku są hormony, ale to nic złego. Co? Przechodzimy do następnego. Przechodzimy dalej, no pewnie. Tutaj to tak trochę będzie bardziej poważnie.
bo są bardzo często takie hasła, szczególnie w takich właśnie mało formalnych może Ale w kontekście przekazach, chemii tych hormonów niedobrych, hormonów i no. niedobrych. No też No, to mit trzeci, że. mit trzeci, tak, że jest dużo substancji takich chemicznych, że mleko jest zatrute, że mleko zawiera leki, antybiotyki, inne straszne substancje, czyli pijąc mleko, trujemy się. Jest straszne. No a jak jest z tymi lekami w takim razie? To Jeżeli, znaczy, no bo no przecież tak, no. wiadomo, że nie, na fermach bydła mlecznego pewien odsetek bydła choruje. Choruje na zapalenie gruczołu mlekowego. To jest w najlepszej fermie nawet można powiedzieć te 2, 3 do 5% krów może być chory. Co się w takim razie dzieje? To znaczy, To no jak się. wiadomo, że utrzymujemy stado, więc utrzymujemy również je działając, utrzymując ich stan zdrowia, czyli też podaje się leki, w tym oczywiście antybiotyki, tudzież inne leki. Natomiast nadzór nad stadem zwierząt, które wytwarzają mleko, tak, czy też mięso, bo to dotyczy tak naprawdę też mięsa. To jest tak naprawdę ciekawe, że te różne mity są bardzo związane z mlekiem, a nikt tak naprawdę nie podnosi tych aspektów w mięsie, tak? Nikt się nie zastanawia nad tym, że to zwierzę, które później trafia do rzeźni, też mogło dostawać leki. Natomiast w mleku mamy coś takiego jak, zresztą w mięsie też coś takiego jak okresy karencji, tak? Mamy, No znamy właśnie. substancję, którą podajemy, wiemy, że metabolity tych substancji mogą się przedostawać do tkanek, do mleka i w związku z tym zwierzę, które jest leczone, od tego zwierzęcia mleko nie może być pobierane na cele spożywcze. Czyli lekarz weterynarii odpowiedzialny za prowadzenie danego stada odpowiada za odpowiedni dobór leków, czyli stosuje takie leki, których wolno użyć, dalej takie, które są skuteczne i jednocześnie dba o to, aby terminy karencji były bezwzględnie dotrzymane i takie mleko od leczonej krowy podlega utylizacji. Ona Utylizacji. nie, ono nie idzie do tego mleka zbiorczego. Też oczywiście tutaj padło z Twojej strony to hasło. Używamy tylko i wyłącznie substancji zarejestrowanych, tak? Nie ma Tak jest. możliwości używania w stadach bydła mlecznego leków, które nie są przeznaczone, nie pochodzą z rejestru leków. I też oczywiście mleko jest sprawdzane na obecność antybiotyków. I to nie jest też tak naprawdę tylko i wyłącznie ta kwestia, że te antybiotyki, jeżeli byłyby obecne, czy metabolity antybiotyków byłyby obecne w mleku, to będą szkodliwe dla konsumenta, ale też pomyślcie Państwo o zakładach, które to mleko przetwarzają. Dla nich obecność antybiotyków też jest wyjątkowo niekorzystna i w związku z tym tutaj są bardzo restrykcyjne granice krytyczne, jeśli chodzi o obecność antybiotyków, i takie badanie na obecność antybiotyków jest jednym z pierwszych, które się wykonuje na mleku, które przyjeżdża do zakładu przetwórczego, tak? Ponieważ nie opłaca się zupełnie przetwarzać mleka, które zawiera antybiotyki. Więc my jesteśmy w dużej mierze chronieni, tak? Na różnych etapach I powstawania co więcej, mleka spożywczego. producentowi mleka nie opłaca się kantować. Tak. Dlatego, że kary są, można powiedzieć, w tej mierze drastyczne. To prawda. Dobrze, to część tego mitu mleka zatrutego, ale była kiedyś taka tak zwana afera melaminowa, która była związana z dodatkiem melaminy w zakładach produkujących, o ile pamiętam, mleko w proszku w Chinach. Chinach. Tak, to oczywiście mnóstwo jest takich doniesień, tak, z tak zwanych zafałszowań, też jeśli chodzi o mleko. Natomiast no, ta afera melaminowa myślę, że była taką jedną z największych w ostatnich latach i cały świat właściwie kojarzy, tak, takie hasło. Należy pamiętać o tym, że do mleka faktycznie mnóstwo substancji się przedostaje, więc jeżeli jakieś substancje krowa przyjmuje na przykład, tak, to one się mogą przedostać do mleka, ale dużo zafałszowań to jest też takie działanie już człowieka, czyli Ale w tym wypadku wypadku, jeśli to chodzi o dodanie melaminę, melaminy to było już było w zakładach, to było intencjonalne. intencjonalne dodanie w zakładach. Po co? Dlaczego? Jaki był
cel. Wcześniej ta melamina wypłynęła i jej szkodliwe działanie w Stanach Zjednoczonych w związku z karmą dla psów, a 2 lata później, czyli 2008 rok, to jest właśnie ta melamina w mleku w Chinach. Melamina jest świetną substancją, przepraszam, że to powiem, ale technicznie jest genialną substancją, dlatego że jest bezbarwna, bezwonna. I jeśli chodzi o mleko, to raz, że poprawia kolor mleka, tak, czyli wybiela, a dwa, że poprawia sztucznie oczywiście zawartość związków azotowych, czyli ponieważ chińskie mleko od zawsze ma problem z tym, że nie zawiera zbyt wiele białka, więc żeby poprawić zawartość białka, w mleku dodawano melaminę. Dlaczego to tak można powiedzieć, że jest to takie przełożenie? Dlatego, że jeżeli oznaczacie Państwo zawartość białka, to tak naprawdę mierzycie zawartość związków azotowych, czyli można oszukać urządzenie, tak, więcej związków azotowych urządzenie odbiera jako większą zawartość białka. No, to się skończyło tak, jak dotarłem do informacji, tragicznie dla dyrektorki tej firmy. Tak, chińskiej, to prawda. Została skazana, wyrok wykonano bardzo szybko po wykryciu tej tak, afery. To mleko dostało się też, nie tylko było w Chinach, tak, ale było tak, przy globalizacji handlu tak naprawdę. Możemy powiedzieć, że te wszystkie zafałszowania stają się takim globalnym problemem, bo bardzo wiele państw eksportuje mleko, Polska na przykład jest bardzo dużym eksporterem mleka, więc szczególnie jeżeli takie afery się wydostają, tak? Jeżeli takie informacje się wydostają, to większość osób ma wtedy świadomość, że coś się może zdarzyć i może dlatego też jest taki zły PR, bo oczywiście też jakbyście Państwo sprawdzali na przykład RASF czy inne takie portale, które przygotowują właśnie takie informacje o zafałszowaniach żywności, to te zafałszowania dotyczą nie tylko mleka, ale w mleku też stwierdzano na przykład substancje, które były substancjami myjącymi, tak? I niedokładne wymycie urządzeń spowodowało, że się dostały. To mogą być jakieś jony metali, też z nieprawidłowego przygotowywania mleka, ale bardzo często takie zafałszowania dotyczą zafałszowań, powiedzmy, wizerunkowych, bo może być na przykład wykorzystanie mleka innego gatunku do produkcji na przykład mozzarelli, tak, którą jest opisana, że powstała z mleka bawolego, a tam znajduje się mleko krowie. I też wydawało mi się, że już takie zafałszowanie, którego nie ma, ale jak sprawdzałam właśnie na to nasze spotkanie informacje, no to niestety się okazało, że w Polsce dość niedawno było takie zafałszowanie, dodatek mleka, przepraszam, wody do mleka. Tak, to takie już mówi się, że historyczne, tak, że rolnicy kiedyś chcieli zwiększyć swoje zyski, więc dolewali wody do mleka. I to jest też jedno z zafałszowań, które się wykrywa. Są specjalne testy, żeby sprawdzić, dlaczego jesteśmy niechętni temu dolewaniu wody, dlatego że no raz, że mleko się inaczej będzie zachowywało przy przetwarzaniu, a dwa, że z wodą możemy też dostarczyć właśnie różnego rodzaju drobnoustroje, tak, czy związki chemiczne, więc tutaj tak. ta woda nie jest tak krystalicznie czysta. Tak? Tak jak... No i do tego trzeciego mitu, że mleko jest zatrute, jest jedna pozytywna. Też informacja, mianowicie mleko jest bez GMO. Tak, to też się dobrze no i sprzedaje. Można to bardzo na wielu etykietach przeczytać, zobaczyć. Co tak, to jest? Tak, no i to jest prawda oczywiście. No, oczywiście, że prawda. Tylko czy jest to podanie informacji racjonalne? No nie, ale myślę, że to jest też taki wpływ dzisiejszego życia, takiego szybkiego i tego, że my odczytujemy takie informacje, takie hasła dużo łatwiej i przyswajamy i nie wnikamy, co tam się kryje. Tak, mleko jest bez GMO, a tak naprawdę powinna być ta informacja, że krowy były żywione paszami bez GMO. Tak, i to jest czyli właściwie... my jako konsumenci się cieszymy, a my jako naukowcy to ubolewamy nad tym, tak, że się nad takich tym skrótem myślowym chwytów poniżej pasa używa do właśnie do reklamy. Tak, dobrze, tak. To mamy już 3 mity, zostało nam jeszcze 7. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Mit 4. Zagrożenia związane z obecnością drobnoustrojów w mleku. No są. Poniekąd troszeczkę wiążące się tak, z tym tak, trzecim, z tym ale trzecim. Rozdzieliliśmy specjalnie tutaj. No i właśnie, co z tymi zagrożeniami? To znaczy, no nie możemy powiedzieć, że nie ma, bo
tak jak Państwo wiecie, wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego pewną ilość drobnoustrojów zawierają. Mleko jest świetną pożywką, więc faktycznie łatwiej się bakterie w nim namnażają. Natomiast te drobnoustroje tam są i są to tak zwane saprofity, tak? I te saprofity akurat Państwo kochacie. Szczególnie ci, którzy lubią suplementy, diety, to akurat do tych saprofitów nie powinniście mieć złego nastawienia. I jeszcze sobie wrócimy do tego wątku. Natomiast mamy też oczywiście potencjalną obecność bakterii chorobotwórczych, tak? I one jak najbardziej mogą się w mleku również znaleźć. Już padło hasło mastitów. No tak, mastitis, że kilka procent. Ale też tak naprawdę ta obecność bakterii może być związana z nieprawidłowymi warunkami higieny w oborze i nieprawidłowymi warunkami doju, tak? Bo to też ręce człowieka mogą przenieść drobnoustroje ze środowiska, więc tutaj wszelkie działania związane z higieną, tak, w oborze, higiena urządzeń, to są też wysokie standardy w tej chwili, bo te obecność drobnoustrojów to nie jest tylko sama obecność komórek bakteryjnych, ale też ich enzymów, bo już mówiliśmy o enzymach w mleku, czyli te drobnoustroje tak naprawdę, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, to mleko zjadają. Więc my też wcale ich nie chcemy, bo my chcemy te składniki mleka zjeść sami. I proste działanie, jakim poddawane jest mleko, żeby zahamować namnażanie drobnoustrojów, to jest po prostu chłodzenie. Chłodzenie. Tak? Najbardziej chłodzenie. Efektywne działanie, co jest ciekawe, nie dodaje się żadnych substancji chemicznych, bo tak jak już powiedzieliśmy, chemii w mleku nie lubimy, ale chłodzenie tuż po udoju jest naprawdę bardzo skuteczne. I oczywiście też prawodawcy dbają o Państwa zdrowie i mamy tak zwane normy higieniczne, czyli dopuszczalną maksymalną ilość drobnoustrojów w mleku, która jest wręcz w rozporządzeniu unijnym podana dla mleka krowiego, więc też są prowadzone oczywiście badania. I jeszcze dodamy do tego informacje o separacji mleka, które w momencie dojenia okazuje się jest mlekiem ze zwiększoną liczbą komórek somatycznych, albo wręcz mamy objawy zapalenia w czasie testu. Są na to, czy to testy najprostsze, płytkowe, czy w obecnie, można powiedzieć, najlepiej rozwiniętych liniach do doju są takie biosensory, które automatycznie rozróżniają mleko, to powiedzmy fizjologiczne, to mleko zdrowe od mleka właśnie krowy chorującej na mastitis i natychmiast oddzielają to mleko, nie pozwalają na zlanie do mleka. Nie ma mieszania się mleka zwierząt zdrowych od zwierząt chorych. Tak. No ale jeszcze zdarzają się. Mówiliśmy o wirusach, mówiliśmy o bakteriach, ale jeszcze zdarzają się grzyby. Tak. A po części także i ich metabolit. Niektóre z nich szkodliwe. Trucizny produkowane przez grzyby, czyli czy to będą mikotoksyny polowe, czy mikotoksyny magazynowe, które namnażają się na paszach, na roślinach, z których będą produkowane pasze. I w tym przypadku te wszystkie substancje, czy to będą substancje produkowane przez grzyby fusarium na polu, czy na przykład aspergillusy, czy penicillusy na zbożu, one będą po zjedzeniu przez krowę w dużej mierze, ale nie wszystkie, zutylizowane na poziomie żwacza, ale duża część ich trafi do krwiobiegu i przejdzie do mleka. Tak, to szczególnie prawda. W tych przypadkach, kiedy te ilości mykotoksyn w paszy będą duże. Dobrze, teraz też mówiliśmy o zmianach klimatycznych. Teraz zwiększa się ryzyko zawartości aflatoksyny beta i jej metabolitów w mleku. Także teraz tak naprawdę uwaga naukowców i też hodowców będzie troszkę bardziej przesunięta i też będziemy oczywiście na pewno dostosowywać i prawodawstwo i techniki pomiarowe do tego, żeby unikać tych nowych mikotoksyn, pojawiających się mikotoksyn. Tak. No tak. To trzeba powiedzieć, że w mleku faktycznie dochodzi do bioakumulacji pewnych substancji. Tak, i, no, tak jest, ale mleko jest sprawdzane, mleko jest testowane. Także są normy
I po to jest to wszystko się dzieje, żeby faktycznie zapewnić konsumentowi produkt bezpieczny. Super. To co? Możemy przejść do następnego? Czyli mit piąty, przetwarzanie mleka źle wpływa na wartość odżywczą. Ja pamiętam, jako małe dziecko bardzo często, kiedy wyjeżdżałem na wieś, piłem mleko prosto od krowy, takie jeszcze nieodgazowane, takie jeszcze ciepłe, z pianką. Było ono przepyszne. No ale czy, bo teraz się mówi wiele takich właśnie złych rzeczy na temat picia takiego mleka prosto od krowy, na temat picia mleka takiego świeżego. Poza tą jakością, można powiedzieć, no może nie każdy lubi to, ale akurat mi to bardzo smakowało. Poza tą jakością, poza tym, można powiedzieć, no uciechą dla podniebienia. Czy są jakieś negatywne strony picia takiego mleka? Czy są jakieś ryzyka picia takiego mleka prosto od krowy? Tak, no niestety są. Stąd właśnie te różne działania, które podejmujemy, żeby oczywiście te ryzyka ograniczać. Natomiast no, zwłaszcza mówi się właśnie o tym potencjalnym ryzyku obecności bakterii patogennych. I te osoby, szczególnie które powiedzmy na przykład mają obniżoną odporność, albo na przykład kobiety w ciąży, powinni unikać picia mleka takiego surowego, ale również też unikać spożywania przetworów z mleka surowego. W Polsce tych przetworów nie ma aż tak dużo, natomiast są takie kraje, które słyną z przetworów z mleka surowego i tutaj szczególnie się właśnie podkreśla ryzyko obecności Listeria monocytogenes, która może prowadzić na przykład właśnie do poronień. I na przykład w Stanach Zjednoczonych często właśnie są takie sygnały, że produkty są wycofywane z rynku, albo właśnie są takie wręcz ostrzeżenia wydawane przez organizacje rządowe, żeby właśnie ostrożnie podejmować tą konsumpcję takich produktów z mleka nieprzetworzonego. Dobrze, czyli wiem, że jest to ryzykowne, a w takim razie co możemy powiedzieć o tym przetwarzaniu? Jak to przetwarzanie wpływa na wartość odżywczą? Tutaj więcej mówisz, bo tutaj jesteś bardziej specjalistką. Bardziej związana z tematem. Także nasza rozmowa jest troszeczkę niesymetryczna. Ale tylko w tym miejscu, później będziemy się symetryzować. Aha, dobrze. To znaczy tak, bardzo wiele działań jest podejmowanych w zakładzie przetwórstwa, żeby poprawić bezpieczeństwo. Niewiele możemy już zmienić na poziomie biochemicznym, tak, bo powiedzieliśmy sobie, że ta biochemia mleka w dużym mierze jest związana z tym etapem, powiedzmy, oborowym, więc tutaj nikt w zakładzie już tak, z żywieniem, z dawkami pokarmowymi, tak, z rasą, fazą laktacji i tak dalej, i tak dalej. Od razu widać, że taki surowiec jest bardzo trudnym surowcem, tak, bo mamy mleko zbiorcze od mnóstwa krów, każda krowa ma swoje indywidualne parametry, mamy jeszcze żywienie, pory roku i tak dalej, i tak dalej, a Państwo chcecie swoje ulubione mleko, czy jogurt, czy ser, żeby cały czas było dokładnie takie samo, tak? Swoja ulubiona marka. Tłuszczu, tak, ten sam, przede wszystkim smak, wygląd, tak, żeby to pozostawało niezmienne. Więc bardzo duża rola producenta polega na tym, żeby właśnie ten surowiec ujednolicić. Co my możemy zrobić? Możemy znormalizować, tak? Możemy, czyli na przykład właśnie odciągnąć ilość tłuszczu, dodać suchej masy, czyli dodać białka. Teraz w tej chwili bardzo lubimy takie produkty, które są z nutraceutykami, czyli zwiększona ilość białka, też bardzo często, jak czytacie Państwo etykiety, to tam się pojawia informacja, że to jest produkt o zwiększonej zawartości białka i tego chcecie. Chcecie zmniejszonej zawartości tłuszczu? Proszę bardzo, są produkty o niskiej zawartości tłuszczu mleczne. Mamy oczywiście też takie działania, które mają usunąć jeszcze drobną stroję, bo mamy na przykład wirowanie, specjalne wirowanie, które oddziela zanieczyszczenia i też komórki bakteryjne. Mamy taki proces, który jest czasami takim procesem dyskusyjnym, i zaraz tutaj też Cię poproszę o wypowiedź na ten temat. Mamy coś takiego jak homogenizacja. Tak? I część osób uważa, że to może być szkodliwe. Homogenizacja jest nacelowana na to, żeby ujednolicić średnicę kuleczek tłuszczu. One są w mleku naturalnie nieujednolicone, więc mamy ten efekt podstajania, czyli ten słynny kożuszek, tak, czy możliwość zbierania tej śmietanki, ale dla celów przemysłowych, dla celów też poprawienia smaku, wyrównania barwy, homogenizacja jest korzystna.
No i teraz jak to jest z No to tym znaczy jest efektem korzystne i konsumpcyjnym, niekorzystne, tak? dlatego że właśnie problemem może być tutaj nieco gorsze trawienie tłuszczu. Ale to jest raczej problem noworodków i to noworodków gatunkowo specyficznych, szczególnie wtedy, kiedy dochodzi do rozwarstwienia tej fazy wodnej od fazy tłuszczowej, kiedy dochodzi do oddzielenia enzymów lipolitycznych od kuleczek tłuszczu, bo te enzymy są substancjami, które przechodzą do tej fazy wodnej, no i mogą się pojawić biegunki tłuszczowe. To dotyczy głównie noworodków. Bardzo często spotykamy to na fermach właśnie w przypadku cieląt, kiedy jest na przykład siara mrożona. Po rozmrożeniu takiej siary mamy rozdzielenie substratu, czyli kuleczek tłuszczu od enzymów i upośledzone trawienie tłuszczu. Tym bardziej upośledzone, że u noworodków enzymy soku trzustkowego są wydzielane w niewielkich ilościach i jest stosunkowo niewielka ich aktywność. To tutaj jest faktycznie problem. Natomiast jeżeli chodzi o homogenizowanie, to pamiętajmy jeszcze, że tutaj mamy też jeszcze w tym mleku zmniejszaną zawartość tłuszczu. I to w przypadku dorosłego człowieka czy dziecka pijącego mleko krowy w ten sposób przygotowane, myślę, że to nie powinno stanowić problemu. Ale mamy takie procesy jak na przykład uchatyzacja. Tak, albo tutaj, pasteryzacja tutaj mleka. Dochodzimy do tego klucz albo mleko ESL. Bezpieczeństwa, tak, bo mówiliśmy o tym, że w zakładzie podejmujemy wiele działań raz technologicznych, a też dwa związanych właśnie z bezpieczeństwem. I działanie wysoką temperaturą jest takie dwustronne właśnie. Raz, że jest przygotowaniem tego mleka jako surowca do dalszych działań przetwórczych, a dwa właśnie ma chronić konsumenta, czyli właśnie ma zlikwidować bądź zmniejszyć do poziomu bezpiecznego te drobnoustroje potencjalnie patogenne, które są w mleku obecne. No i tutaj ilu konsumentów, tyle opinii pewno będzie, czy raczej pasteryzowane, czy raczej UHT. Mleko ESL jest taką nowością troszkę i to są nowe techniki. Myślę, że wiele z Państwa będzie fanami mleka ESL, czy działania w ogóle mikrofiltracji, które są coraz częściej wprowadzane w zakładach przetwórczych. Czym się różni w ogóle pasteryzacja od działania ultrawysoką temperaturą? Oczywiście poziomem temperatury i czasem, którym mleko jest poddawane tej obróbce termicznej. Mówiliśmy, że jest białko. Białko oczywiście jest wrażliwe na obróbkę termiczną, więc mamy pewne zmiany. Pasteryzacja jest w niższej temperaturze. Też mamy formuły pasteryzacji, które są zatwierdzane, że tak powiem, przez prawodawstwo i mamy formułę, która jest najczęściej używana w tej chwili, formułą HTST. I mleko pasteryzowane można dalej poddawać na przykład procesom fermentacji, czyli wytwarzanie napojów fermentowanych czy serów. Z tym, że mleko pasteryzowane musicie Państwo przytrzymać w lodówce, tak? I ono ma ten okres przydatności do spożycia krótszy, dlatego że mówimy, że pasteryzacja likwiduje 99,9% drobnoustrojów. Potencjalnie, jeżeli jakieś będą obecne, nie likwiduje przetrwalników bakterii, więc znowu kontynuacja tej niskiej temperatury, przechowania w niskiej temperaturze utrzymuje bezpieczeństwo, tak? Natomiast jak Państwo porównacie sobie, jak ktoś szczególnie ma dużą wrażliwość sensoryczną, to często się mówi, że mleko UHT, czyli mleko poddawane procesowi sterylizacji, inaczej smakuje, tak? Ono trochę inaczej wygląda. UHT, czyli ultra high temperature, bardzo wysoka temperatura, krótki czas. Też te formuły są odpowiednio dostosowane do tego, żeby były skuteczne, dlatego jest to bardzo wysoka temperatura i krótki czas, żeby też ograniczyć właśnie te straty białka i też poprawić tą wartość, albo utrzymać wartość odżywczą. Mleko UHT Państwo możecie trzymać spokojnie poza lodówką. W sklepie kupujecie mleko UHT, które stoi też poza chłodniami. Natomiast to, co mówimy, no to zdarza się taki bardziej kredowy osad, tak? Tak jak mówiłam, ci wrażliwi mówią, że smak jest nie taki. To są oczywiście też różne efekty związane z przemianami chemicznymi tych słynnych składników chemicznych w mleku.
Natomiast no, jest to kwestia wygody i tego, że można na przykład takie mleko nawet do 6 miesięcy przetrzymać sobie i ono zachowuje wartości odżywcze, no ale nie oszukujmy się, pewne ale zmiany nie tam. Wszystkie. Nie wszystkie. A nie wszystkie, nie właśnie, wszystkie. Bo ja chciałem powiedzieć teraz na ten temat właśnie tych hormonów, o których wcześniej sobie wspominaliśmy. Te wszystkie, nie tylko hormony zresztą, ale nie te substancje, substancjami termowrażliwymi, czyli hormony białkowe, peptydowe, dalej lizozy mleka, enzymy, które się w mleku znajdują, mucyny, wszystkie te substancje o charakterze biologicznie aktywnym mleka są termowrażliwe. I chociażby 70 stopni Celsjusza, który jest stosowany w procesie pasteryzacji, już je niszczy, dlatego że te substancje są są stabilne do temperatury, tam w zależności od substancji, od 50 do 60 stopni Celsjusza. To czyli nie boimy się już tak bardzo tych hormonów. Nawet jak ktoś tych hormonów fizjologicznych nie lubi, to może się ich nie bać i może pić mleko. Mleko UHT czy mleko SL. A tutaj z tym SL. To właśnie te procesy są fantastyczne, bo jak pamiętamy, mleko takie prosto od krowy zsiada się w przeciągu 24 godzin mniej więcej, a jak idzie na burzę, to i jeszcze szybciej, dużo szybciej, tak. Jak to mówiła moja babcia. To cóż. Wiesz, jeszcze może dwa słowa o tym SL-u, tak? Bo zaczęliśmy no sobie. No właśnie, bo to jest ciekawa nowa i to technika. Są właśnie, tak? To są nowe techniki. Bo... Ale takie mleko już powszechnie widujemy w sklepach. Tak. Czy ono jest specjalnie oznaczone? Powinno być specjalnie oznaczone. Nie zawsze zwracamy na to uwagę, bo to już kilkakrotnie sobie mówiliśmy, że nie zawsze czytamy etykietę, tak? To jest taki kompromis, który jest zarówno kompromisem w stronę konsumenta, jak i właśnie wprowadzeniem nowych technik. Chcemy obniżyć temperaturę obróbki termicznej, ale chcemy zwiększyć bezpieczeństwo, tak? I chcemy, żeby to mleko można było dłużej przechowywać i takie mleko przedłużonej trwałości jest poddawane nieco wyższej pasteryzacji, ale też jest poddawane w tej wersji odtłuszczonej mikrofiltracji, czyli przepuszczane przez specjalne membrany i oczyszczane z komórek bakteryjnych i przetrwalników bakteryjnych. Dzięki temu jest dużo czystsze mikrobiologicznie, tak? I też może być przez dłuższy czas przechowywane. I też, tak jak mówiliśmy sobie, ta mikrofiltracja czy ultrafiltracja może dać nam separację białek z mleka i te białka mogą być dodane też do mleka albo do innych produktów, więc tutaj jest ta korzyść. No i myślę, że warto się zainteresować też właśnie takim rodzajem mleka, jak nie lubicie Państwo UHT. No i ten mit piąty łączy się bardzo mocno z mitem, który sobie jako mit szósty wypisaliśmy, mianowicie, że mleko jest bezwartościowym, wręcz szkodliwym pokarmem dla dorosłych ludzi. Można w internecie spotkać szereg takich informacji, nawet książek na ten temat jakiś czas temu napisanych, dowodzących, że mleko jest tylko i wyłącznie dla osesków i to i tego jednogatunkowych, gatunku, tak. Jednogatunkowych, tak, i że człowiek, broń Boże, nie powinien pić mleka krowiego, bo nie dość, że nie ma żadnych odżywczych wartości, ale wręcz jest trujące dla tego człowieka. Jak jest z wartościami odżywczymi mleka krowiego w przypadku ludzi, głównych konsumentów, bo cielęta paradoksalnie piją tego mleka wiele, wiele mniej niż my. Tak. Serów nie jadają cielęta. No oczywiście mamy dużo korzyści. Jakbyście Państwo takich popularnych informacji poszukali, to mówi się, że człowiek potrzebuje około 60 substancji odżywczych codziennie w diecie i te 60 substancji znajdzie w mleku, więc można powiedzieć, że bardzo prosto można sobie zapewnić właśnie suplementację. Przede wszystkim mówi się o tym, że mamy cały szereg białek, mamy tłuszcze o bardzo wysokiej strawności, bo nawet prawie 100% strawności tłuszczu w mleku. Mówimy o strawności. To jest na dobrą sprawę pokarm o jednej z najwyższych strawności. Tak, wszystkie enzymy egzogenne, tak? Tutaj znowu wracamy do fitnessiarzy, oni uwielbiają enzymy rozgałęzione i egzogenne są w mleku.
Zresztą myślę, składniki że mineralne. miłośnicy fitness muszą troszkę to mleko kochać, może nie mleko w postaci mleka, ale każdy wie, co to jest białko dzienne i białko nocne i na pewno z niego korzysta. O, dobrze. A jeżeli chodzi na przykład o białka mleka. Białka mleka, ale też mówiłeś o składnikach mineralnych. Może wróćmy do tego słynnego wapnia, tak? Bo no to jest niezwykle ważna sprawa w kontekście zapobiegania osteoporozy. Dlatego, że właśnie ten wapń, który znajduje się w mleku krowim, ma wyższą przyswajalność niż jakikolwiek wapń w suplementach. Mhm. I na ten temat jest sporo badań. Badań pokazujących, że no, ten rodzaj suplementacji jest, można powiedzieć, nadrzędnym i najbardziej polecanym. I wszyscy, dostępność jest dobra, tak? I wszyscy na dobrą sprawę do 35 roku, mniej więcej do 35 roku życia, powinniśmy bazować właśnie na tym wapniu z mleka krowiego, aby jak najwięcej wapnia wbudować w nasze kości. Bo się okazuje, że ten magiczny okres, który już mam dawno za sobą, 35 rok życia, to jest mniej więcej ten okres, kiedy przestajemy wbudowywać ten wapń. To znaczy wapń, żebyśmy wiedzieli dobrze, mówili dobrze, on jest cały czas w bardzo dynamicznym obrocie. Ale netto nadbudowywanie właśnie tego wapnia w kości, to jest mniej więcej do tego wieku. A potem co się zaczyna? Utrata. Potem zaczynamy go tracić. I w związku z tym, jak prowadzimy lepszy, bardziej zdrowy tryb życia, więcej się ruszamy, mniej się przeżeramy, mniej pobieramy używek i tych niezakazanych, i tych zakazanych, to będziemy go tracić wolniej albo szybciej. Oczywiście używając tych używek będziemy tracić szybciej, ale takie niektóre zdarzenia są niezależne od nas, na przykład chociażby podawanie niektórych leków, chociażby sterydów przy różnego rodzaju schorzeniach. One dodatkowo jeszcze pobudzają tempo utraty wapnia i przyspieszają szansę na pojawienie się zrzeszotnienia kości. Także tutaj właśnie te związki mineralne. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Słucham? Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, tak. Też są bardzo, mleko jest świetnym właśnie źródłem tego typu witamin. No i same białka. Teraz miałem możliwość, kolega mi pokazał taki katalog bydła holsztyńsko-fryzyjskiego, takich można powiedzieć tych królowych samych w Niemczech, i tam bardzo ważnym parametrem wpływającym właśnie na cenę takiej krowy jest zdolność produkowania kazein, dodatkowych ilości kazein, i to są na przykład krowy ze zdolnością produkowania beta-kazeiny, czyli tak zwane krowy A2A2, albo krowy BB ze zwiększoną ilością kappa-kazeiny. To są zwierzęta, które wskutek naturalnego krzyżowania dają tych białek no kilka, może nie kilkanaście, ale kilka procent więcej w mleku, przez co to mleko staje się o wiele bardziej cennym substratem, chociażby w przemyśle serowarskim. Tak. No ale też dla nas. Także, słucham? Też dla nas. Konsumentów. Tak. No dla nas konsumentów to może jest mniej zauważalne, jeżeli pijemy takie mleko prosto z kartonu, ale w przypadku właśnie tych firm wytwarzających sery, to jest gra warta świeczki. I oni właśnie bardzo mocno promują. W Polsce jeszcze to jest w zalążku, jeszcze ale nie już, jest już to, są takie już się zaczyna. Że dostępne ale do rozrodu buchaje o w Europie Zachodniej już, A2A2. Już na to hodowcy krów patrzą. No i co więcej? Aha, jeszcze chciałem powiedzieć o takich substancjach, jak na przykład sprzężone dieny kwasu linolowego. Tak, to jest też ważne. CLA. Substancje, które są niezwykle
pożądane w naszej diecie, ale co pokazały badania, w zależności od prowadzonego trybu życia przez krowy, ta ilość tych sprzężonych dienów kwasu linolowego będzie znacząco różna. I na przykład krowy utrzymywane na pastwisku latem mają 3-4-krotnie wyższą zawartość CLA w mleku niż te same krowy przestawione do obory na czas zimy. To jeszcze raz wracamy do tego, że te czynniki zewnętrzne, czyli żywienie, pory roku, mają znaczący wpływ na to, jak to mleko się później prezentuje. Czyli można powiedzieć, że te wartości prozdrowotne mleka też mogą. Ale też jest bardzo wiele badań, które mają właśnie na celu zwiększenie wartości prozdrowotnych. Tak? Właśnie chociażby modyfikacje diety różne się wprowadza, żeby podnosić zawartość właśnie tych korzystnych składników. No i tutaj jeszcze z tym chowem pastwiskowym, z żywieniem na pastwisku wiąże się chociażby cała gama ziół. Ziół, które mogą z jednej strony podkreślić smak mleka, ale są takie zioła, które, a właściwie trudno mówić o nich zioła, bo części zaliczamy do chwastów, które obniżają jakby jakość pastwiska, to są takie rośliny, które wpływają na nie tylko na walory smakowe, ale także i na możliwość przetwarzania mleka. Chociażby szczaw polny, taka roślina, która w momencie, kiedy się pojawi wiosną i więcej na pastwisku, ona powoduje to, że mleko szybciej się zsiada. Natomiast ze śmietany takiej od krów, które żywiły się na pastwisku właśnie z dużą ilością szczawiu polnego, bardzo trudno jest masło zrobić. Ten tłuszcz jest lejący, on nie pozwala na zbicie masła w grudki. Tutaj w ogóle mleko jest też bardzo specyficzne, dlatego że mleko bardzo łatwo chłonie obce zapachy. I w samym gruczole właśnie, i w tym, co się dzieje w oborze, i właśnie... Ale i także kolory. Kolory też mogą się zmieniać, dlatego sensoryka mleka, jeśli chodzi, czy też badania organoleptyczne mleka są bardzo, bardzo szeroko zakrojone, ponieważ tych wad właśnie smaku, zapachu jest bardzo wiele. Lista wad jest niesamowita. Ja znalazłem taką informację o wilczomleczu sosnka, który bardzo przypomina pędy sosen, który zabarwia mleko na czerwono, jeżeli krowa będzie żywiła się taką rośliną, to wtedy ten kolor mleka może być zmieniony, ale co więcej, może dojść do zatrucia u ludzi, bo ta substancja przechodzi do mleka i spożyta wraz z mlekiem może prowadzić do zatrucia u ludzi. Albo tak, nasze kaczeńce chociażby. Ale może coś pozytywnego, beta-karoten, co? Ojejku, no jest. Pomarańczowy kolor, no nie zatruwajmy. No to proszę. Nie no, hasłowo tylko. Zwiększone ilości beta-karotenu, tak? One też bardzo ładnie wpływają na barwę mleka, barwę tłuszczu. Czyli zobaczcie, to dużo zależy od gospodarza, od właściciela gruntów, od tego, który uprawia pastwiska, który uprawia łąki. A co ciekawe, niektóre chwasty na przykład są bardzo niebezpieczne do momentu wysuszenia w sianie, już mogą być normalnie spożywane przez krowę i nie mają tego negatywnego wpływu, a mogą być przyczyną czy niestrawności, czy wręcz zatruć u bydła mlecznego w stanie świeżym, kiedy są zgryzane przez zwierzęta. Te rośliny krzyżowe też mają wpływ, tak? No bardzo wiele. W porównaniu na przykład z końmi, krowa dosyć słabo selekcjonuje te rośliny, które zgryza na łące. No dobrze, no to mamy szereg informacji, czyli do tego mitu o mleku, które jest bezwartościowe, które może być szkodliwe, podchodzimy tutaj, no w zależności od tego, o czym mówimy. Czy mówimy o jego strawności, jego walorach odżywczych, tych składnikach niezwykle potrzebnych, jak białka na przykład,
kwasy tłuszczowe poszczególne, czy galaktoza. Kiedy mówimy, czy kiedy mówimy właśnie o chwastach, tych niepożądanych składnikach, które dostają się. No i właśnie, mit siódmy, dorosły człowiek nie potrzebuje mleka jako pokarmu. Czy to jest prawda, czy nieprawda? To znaczy, już troszeczkę poprzednie. Myślę, że nam można by było się spierać, tak? Bo bez mleka dałoby się przeżyć, więc no, niektórzy mogą powiedzieć, że nie jem, nie piję mleka, nie jem przetworów mlecznych. Japończycy przecież tyle lat żyli bez mleka. I dało radę. I to związane było z religią, bo kiedy buddyzm wszedł na teren Japonii, to było jakieś 800-900 lat temu, hodowla bydła fantastycznie rozwijająca się na wyspach spadła niemalże do zera. Odbudowała się dopiero po okresie restauracji, wtedy, kiedy Japonia otworzyła się na świat. Także ta wołowina Kobe, tak, słynna. Słynna, no jakby zaczęła się na nowo popularyzować. Popularyzować, tak, dziękuję. Ale to jest populacja, która, można powiedzieć, do lat 70., 80. XX wieku piła skandalicznie niskiej ilości mleka, albo część społeczeństwa w ogóle nie żywiło się pokarmem zawierającym mleko. To mleko pojawiło się w diecie w latach 80., 90. Teraz można w sklepach japońskich dużo znaleźć produktów mlecznych. Jest tam taki ciekawy jeden produkt, a mianowicie mleko w zielonych etykietkach albo mleko w zielonych pudełkach. Aha. To jest to mleko właśnie z pretrawioną laktozą, czyli cukrem mleka. Właśnie w związku z tym długotrwałym przez pokolenia niepiciem mleka doszło do tego nie tylko, że populacja się obniżyła, Japończyków, oni wyraźnie są niżsi, zwłaszcza ci starsi Japończycy, teraz młodzież już wyrasta do nawet mojego wzrostu, ale także właśnie doszło do nietolerancji i nietrawienia laktozy w związku z tym, że organizm człowieka przestawał produkować laktazę. I kończyło się dosyć nieprzyjemnymi biegunkami, wzdęciami, zaburzeniami motoryki u tych ludzi. Stąd wprowadzenie właśnie takiego mleka, które fajnie smakuje, ono jest słodsze, niż tak, nasze. Tak. Ale ja zawsze wybierałem w Japonii niebieskie mleko. Niebieskie. Tak, nie to zielone, ale wiem, że Japończycy, wiele osób, zwłaszcza starszych, bardzo chętnie sięgało właśnie po to mleko z pretrawioną laktozą. Ja myślę, że w ogóle można po spojrzeniu na ofertę produktów mlecznych danego kraju stwierdzić, czy ta kultura picia, jedzenia produktów mlecznych jest wysoka, czy też nie, bo jest bardzo wiele krajów, które się specjalizują w takich produktach i ta tradycja konsumowania jest bardzo utrwalona i dobrze się utrzymuje, a są takie kraje, gdzie faktycznie to mleko tak troszkę kuleje, albo to są kraje, które zwietrzyły biznes i po prostu produkują mleko na eksport, tak? Bo widzą w tym całkiem dobry biznes. Ja nawet pamiętam, czytałem takie informacje, informacje sprzed 10 mniej więcej lat, kiedy Chiny właśnie budowały cały wielki program takiego pasa mlecznego, oczywiście mijającego te tereny suche czy tereny subtropiku, takiego pasa mlecznego od zachodu ku wschodowi, gdzie miano właśnie rozwinąć na nowo hodowlę bydła mlecznego. I po to przede wszystkim, żeby zwiększyć tą wzrastającą konsumpcję, nie wzrastającą chęć spożywania mleka przez społeczeństwo chińskie. Także Chińczycy są takim, a Chińczycy pozostają bardzo znaczącym importerem produktów mleczarskich, nawet z Europy bardzo dużej ilości serów, chociażby masła importują. No właśnie, czyli tak, człowiek raczej chyba powinien potrzebować. Tak, bo tutaj też
powinien potrzebować chociażby też i dla samej przyjemności jedzenia Ale mleka też no i może wrócimy do przetworów. tego, co już tam padło, takie hasło, że czasami lubimy, bo z tych niektórych szczepów, tak, bakterii, które naturalnie występują w mleku, wyselekcjonowaliśmy takie szczepy, które są dla nas korzystne. I te słynne probiotyki, prebiotyki, postbiotyki, tak, to jest Są wszystko. Odpowiedzialne za całą gamę chociażby serów, jogurtów, które jemy, od bardzo kwaśnych, takich bałkańskich czy bułgarskich jogurtów, po bardzo fantastyczne smaki polskich jogurtów czy skandynawskich. No ale czy też... cała masa gatunków sera. Tak, tak, to też... Od serów pleśniowych przez sery twarde. Każdy może coś dla siebie tak naprawdę znaleźć. Czasami właśnie niektóre te produkty mają lepszy PR niż samo mleko, tak? Bo była promocja napojów fermentowanych dość intensywna i myślę, że to A jeszcze też tutaj wpłynęło. Dodam jedną ciekawostkę, że w takich serach, zwłaszcza tych serach długo dojrzewających, gromadzi się coraz większa ilość opioidów. I one działają przez swoje receptory opioidowe w błonie śluzowej przewodu pokarmowego i działają tak działają. Jak substancje o charakterze opioidowym, endogenne substancje opioidowe, czy te zewnętrzne. Także przyjemność z jedzenia sera, zwłaszcza tych serów takich długo dojrzewających, tych twardych serów, to jest związana, albo inaczej powiem, ma czysto fizjologiczne uzasadnienie. Parmezan i glutaminian też bardzo, tak oczywiście, substancja, działanie która... na piąty smak. Tak. Mamy. No i teraz, czy zawsze właśnie przechodzimy do następnego mitu, mit ósmy, który tutaj sobie wypisaliśmy tak w cudzysłowie, alergię na mleko. Tak, czy to bo to jest są też takie alergie, popularne hasło, tak? Myślę, to że jest faktycznie każdy alergia. Używa tego hasła alergia. Tak i nie, tak? Bo jeżeli mówimy o białkach mleka, to faktycznie możemy powiedzieć, że niektóre osoby wykazują reakcję immunologiczną na kontakt z obcym białkiem i faktycznie są to też alergie na białka mleka. Natomiast no tutaj temat rzeka tak właściwie, tak? Tu już padło hasło no, mleko, czasu nie mleko mamy, A2, już króciutko. Mleko A2, czyli to ono też jest specjalnie tutaj selekcjonowane na ten allel, który nie uczula. Mamy różnicę między mlekiem ludzkim a mlekiem krowim, tak? Mleko kazeinowe krowie, mleko albuminowe ludzkie, gdzie te profile białka się różnią i dlatego zdarzają nam się te reakcje bardziej u dzieci, nie u dorosłych, a tak naprawdę dorosłe osoby też podkreślają tak te alergie. Natomiast to, co bardzo często się myli z alergią, czyli laktoza, to jest tak naprawdę nietolerancja laktozy. Tak, tak? To jest laktozy. Cukier mleka, jedyny surowiec, który zawiera taki cukier, więc bardzo unikatowy cukier i bardzo wartościowy. Natomiast tak jak już wspomniałeś o Japończykach, dorosłe osoby u nas też w Europie, tak? Tak. Zdarza się, że ta produkcja własna enzymu jest niska i wtedy co może faktycznie być związane też z powstrzymywaniem się, z konsumpcją mleka. Z rozleniwieniem organizmu. Tak. I wtedy faktycznie mamy te nieprzyjemne efekty, skutki. W Europie już też teraz mamy mleko bez laktozy i to znowu nie ma żadnej chemii, tak? Tylko jest enzym, w którym mleko jest przetrawione, laktoza, i uzyskujemy monocukry, więc to mleko jest słodsze. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej specjalnej potrzeby, to wręcz nie powinien chyba tego mleka bez laktozy konsumować, bo tak jak mówimy, rozleniwia swój organizm, tak? I może później mieć takie ćwiczmy efekty. Ćwiczmy organizm, tak. Pijmy normalne ale mleko. Ale też tak trzeba powiedzieć, że ta laktoza jest rozkładana przez bakterie, czyli przez te szczepy chociażby kwaszące, w napojach fermentowanych i w serach, więc jeżeli ktoś ma obawy co do tej laktozy, to może na przykład zamiast mleka skonsumować sobie jogurcik. Albo dobry ser. Albo dobry ser. Dobrze. Przechodzimy do mitu dziewiątego. Chów bydła mlecznego, dojenie krów, to jest znęcanie się nad zwierzętami. Są też takie głosy. Są teraz szczególnie, tak, gdzie się zwiększa to spojrzenie właśnie na dobrostan, na co byśmy na to wykorzystywanie mogli zwierząt. Odpowiedzieć. Czy to jest faktycznie znęcanie się nad zwierzętami?
Ja myślę, że teraz tak samo producenci, osoby, które utrzymują te stada bydła mlecznego, one też zmieniają swoje podejście i ten nacisk na dobrostan jest bardzo duży w tej chwili i też zwiększa się nasza wiedza na temat potrzeb krów w odniesieniu do dobrostanu, znaczy tak? Tak, to pierwsze, to jest oczywiste. Teraz rozmawia się, ja widziałem kilkanaście ferm ostatnio. No właśnie, bo wy jeździcie na fermy. I właścicieli tych ferm, oni bardzo zwracają uwagę na dobrostan, bo wiedzą, że to bezpośrednio ma przełożenie na zdrowie zwierząt i na jakość produktu. Chora krowa nie będzie produkowała dobrego mleka o dobrych parametrach, tak samo krowa, która nie jest utrzymywana w dobrostanie. Tak, dobrostan to jest pierwszym etapem, to jest pierwszym takim etapem, który może być zaburzony, potem zaraz natychmiast idzie negatywny wpływ na zdrowie zwierzęcia. Jeżeli zwierzę jest chore, zapomnijmy wtedy jasne. O zarówno i określonej ilości mleka, ale także i jego jakości. Także tutaj to cokolwiek by nie powiedział, to należy stwierdzić, że dobrzy rolnicy, świadomi właściciele stad bydła mlecznego doskonale wiedzą o tym połączeniu i dążą do jak najlepszego utrzymania zwierząt właśnie w dobrostanie. Takie ciekawe działania jak puszczanie muzyki krową albo czochradła. Tak, jest różne takie działania. Ale chociażby poprawianie infrastruktury wewnątrz budynku, pozbywanie się elementów, które mogłyby na przykład uszkadzać skórę, uszkadzać racice, odpowiednio częste sprzątanie, dbanie o mikroklimat na fermie, to są kontakty wszystkie, w stadzie, prawda? Tak, bo to też są są wszystkie ważne niezwykle rzeczy. Ważne elementy. Czy na przykład przestawianie się na wypas na pastwisku latem. Doskonale wiadomo, że liczba schorzeń znacząco maleje na pastwisku, chociażby kulawizm, chociażby zapaleń gruczołu mlekowego, ale także zmniejszają się to naprawdę drastycznie, zmniejszają się problemy z rozrodem u zwierząt. I to jest właśnie jeden z takich też czynników, do którego dąży Unia Europejska w swoich dyrektywach, chociażby tym Green Dealu, który obecnie, tym programie, który jest obecnie wprowadzany na dłuższy czas, który właśnie zakłada, że będziemy coraz więcej zwierząt utrzymywać na pastwiskach, że będziemy coraz więcej korzystali z tej możliwości, ale i technika też idzie w tym kierunku, bo jeżeli chodzi na przykład o zwierzęta wypasane na pastwiskach, co było największym problemem? Przeganianie ich do obory na czas dojenia i przepędzanie z powrotem na to pastwisko. Teraz ten problem w ten sposób się likwiduje czy ogranicza, że praktycznie one spędzają cały czas, te krowy, cały wolny czas swój na pastwisku, także i w nocy. Do tego celu są zbudowane specjalne zadaszczenia. Zaopatrywane są tam wodę, lizawki, ale też i są takie specjalne aparaty udojowe, takie roboty, które doją krowy, a właściwie krowy same krowy się same doją, się bo doją. Same przychodzą do tego aparatu, trącają nosem i wchodzą do aparatu udojowego i tam są dojone. Znaczy mówię to humorystycznie, trącają nosem. Te krowy są tak, zaopatrzone są w takie specjalne tak. obroże, na których są czytniki, które umożliwiają wejście albo w danej chwili nie pozwalają na dojenie, dlatego że są takie krowy cwaniary, które by chciały tam chodzić non-stop. Non-stop. I w związku z tym tylko co parę godzin ten czytnik umożliwia wejście do tej maszyny. I jak teraz badania w ogóle pokazują, automatyzacja to jest chyba to duża przyszłość, nie? Krowy same korzystają, same wybierają sobie najlepsze pory i one przychodzą do tego aparatu doić się 3 do 4 razy dziennie.
Czyli można powiedzieć, że to jest no, działanie, które przynosi jakąś przyjemność. No bo jakby nie lubiła, to by uciekała jak najdalej od tego aparatu udojowego. No właśnie. Czy to jest, jak tu, czy to już można jeszcze coś dodać do tego mitu? To znaczy, ja myślę, że no, trzeba podkreślić, że teraz te warunki się bardzo poprawiają i też jest to związane właśnie tak naprawdę z jakością tego mleka i z tym, że odbiór surowca jest bardzo ważny, tak? Czyli po prostu jeżeli coś wytwarzamy, to chcemy to sprzedać. A jeżeli też, produkujemy o słabych parametrach? Tak, to nikt nie jest zainteresowany, więc jest bardzo dużo działań też edukacyjnych dla tych farmerów, bardzo dużo współpracy między zakładami a fermami po to, żeby tą jakość podnosić i żeby dbać też właśnie o zdrowie, o bezpieczeństwo zwierząt, więc tutaj myślę, że to jest bardzo duża dziedzina, która będzie się jeszcze rozwijała, tak? I chociażby właśnie tak jak wspomniałeś, te aparaty udojowe, które też na terenie fermy, nie tylko na pastwiskach, ale na terenie ferm są i bardzo wiele ferm już jest mocno zautomatyzowanych i faktycznie... To na przykład w Skandynawii jest to niezwykle częste. U nas takich aparatów udojowych, tych robotów jest jeszcze stosunkowo niewiele, ale są kraje, w których jest to, można powiedzieć, urządzenie takie w standardzie. No i wtedy już mamy też lepszą dbałość właśnie o higienę doju, tak? Tak. Ogranicza się to ryzyko właśnie przenoszenia drobnoustrojów. I też jest to dopasowane do potrzeb danego zwierzęcia, tak? Bo to zwierzę jest identyfikowalne, tak jak wspomnieliśmy. Więc bardzo dużo jest tych zmian i myślę, że jeszcze będziemy je obserwować, czyli że to są zmiany na korzyść. Czyli można powiedzieć, postęp technologiczny bardzo nam pomaga. I wiedza, tak? Bo ta wiedza o dobrostanie właśnie, i wprowadzanie tej wiedzy w życie bardzo nam pomaga właśnie w zwalczaniu tego mitu. No i ostatni mit na zakończenie. Bardzo dużo się mówi teraz o zmianach klimatycznych, potrzebie adaptacji rolnictwa do klimatu. Nawet myśmy kiedyś coś pisali razem na ten temat. I jest mit, który powstał, można powiedzieć, stosunkowo niedawno, że bydło ma negatywny wpływ na środowisko, ale jednocześnie, jeżeli spojrzymy sobie na zapisy europejskiego właśnie tego Green Dealu, to w Green Deal bydło okazuje się, bydło ras mlecznych okazuje się tym, które będzie hołbione w Green Dealu i zakłada się, że wraz ze spadkiem spożycia mięsa czerwonego, innych rodzajów mięsa, będzie rosło spożycie mleka. I to o około 20% wręcz. Tak. Jak to z tym jest? Przecież to jest jasne, że krowa jedząc pasze fermentowane z dużą zawartością tych włókien pokarmowych produkuje bardzo duże ilości słynny metan, dwutlenku węgla, metanu. I to nawet o tym niedawno Bill Gates pisał w tej swojej sławnej książce, która 2-3 tygodnie temu się ukazała. Już nie będę mówił, w jaki sposób on to skonstatował, ale w każdym razie nawet Bill Gates to zauważył w swojej książce, mającej ratować nasze społeczeństwo. A tutaj takie działanie wręcz przeciwne, można powiedzieć. To jak to się dzieje? No już nawiązałeś troszkę do tego tematu. Mówiliśmy o tych użytkach zielonych i pastwisk. Tak, to jest rozwiązanie właśnie, w których Unia Europejska widzi bardzo duże szanse, bo też rośliny, gleba to jest też sekwestracja dwutlenku węgla, ale też właśnie zagospodarowanie terenów, których nie możemy wykorzystać pod uprawę, tak, bo bardzo wiele jest takich terenów, które są. A możemy je wykorzystać na użytki zielone? Można by było właśnie tak zwiększyć. A, czyli chcesz powiedzieć, że Unia postąpiła tu jak mądry księgowy? Która bierze kartkę papieru, gospodarka cyrkulacyjna, dzieli ją sobie na pół, tu pisze plusy po jednej stronie, tutaj straty i wyszło na to, że lepiej jest chować bydło, lepiej jest produkować mleko, niż ograniczać to po głowie. Bo z jednej strony po
tej czarnej stronie, można powiedzieć, ten dwutlenek węgla i ten metan. No, ale z drugiej strony widzieliśmy dużo tych działań teraz, tych zmieniających środowisko w oborze, retencja wody. Tak, retencja wody będzie bardzo też korzystnie, te pastwiska wpływają na retencję wody, tak. Na budowanie CO2, na bioróżnorodność, a przy tym jeszcze i tam jakaś jaszczurka się uchowa w tej trawie i jakieś inne zwierzaki. Owady poza tym, o których pewnie kiedyś jeszcze powiemy więcej. No i też dbałość o rolników, tak? Bo jednak dużo osób albo jest związanych z rolnictwem, albo byśmy chcieli, żeby powroty, tak, młodych osób do rolnictwa były większe, więc też trzeba ich jakoś zachęcić, trzeba dać im te możliwości. Mamy chociażby całkiem duży tutaj, zresztą też w Polsce, nacisk na produkcję mleka organicznego, tak, ekologicznego, więc to jest też duża lokalizowanego szansa. Lokalna produkcja. Mleko z Podlasia znowu. Mleko z Podlasia, tak jest, czyli krótkie łańcuchy dostaw. I właśnie ta wartość tego produktu, bardzo dużo lokalnych mamy, też produktów chronionych na przykład przez Unię, typu oscypek, to może nie krowie mleko, no, ale też wiele. Jestem trochę. No może być, tak, ale mamy pewne produkty, z których jesteśmy dumni, z których słyniemy, które możemy poprawiać i jest to szansa jak najbardziej. Polska jest dużym producentem mleka, więc myślę, że warto szukać takich rozwiązań, które mogłyby utrzymać tę naszą silną pozycję, ale też oczywiście biorąc pod uwagę ten efekt środowiskowy. Tak, i tutaj jeszcze do tego efektu środowiskowego należałoby dodać efekt związany z tak zwaną dekarbonizacją transportu. Mhm. Ta dekarbonizacja transportu jest związana oczywiście z użyciem paliw płynnych na napędzanie samochodów, pociągów, statków, etc., etc. I właśnie hodowanie zwierząt, wykorzystywanie pastwisk, utrzymywanie ich lokalnie i jednocześnie ograniczanie produkcji drobiu, ograniczanie produkcji świń i innych gatunków zwierząt spowoduje zmniejszone zapotrzebowanie na pasze wysokobiałkowe, tak. Czytaj soja, która jest transportowana transkontynentalnie, można powiedzieć, bo Europa jest przede wszystkim konsumentem soi, w największej mierze soi brazylijskiej, nie tylko amerykańskiej czy kanadyjskiej. Czyli tutaj można powiedzieć, właśnie te rozwój lokalnych farm bydła mlecznego pomoże także w ograniczeniu transportu tych produktów niezbędnych pasz, do produkcji pasz, właśnie intensywnych pasz dla innych gatunków zwierząt. No to co? Chyba mamy wszystkie 10 mitów omówionych. W takim razie. A to teraz do Państwa należy przeanalizowanie i podjęcie decyzji. Czy jesteście fanami mleka wciąż? Czy nadal macie jakieś wątpliwości? Ja w każdym razie bardzo dziękuję i idę zaraz na mleko. Na mleko.